Halo, halo YouTube, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym unboxingu na moim kanale i znowu przyjrzymy się słuchaweczkom. Ostatnio coś dosyć dużo tych słuchawek i firma Sharkun znowu mnie zaszczyciła kolejnymi słuchawkami ze swojego sklepu, ze swojego asortymentu. Słuchawki, które wyszły tak naprawdę niedawno, bo jakieś niecałe chyba 2 tygodnie temu trafiły do sprzedaży. Także słuchaweczki Sharkun B1. Zobaczcie, jak się logo mieni i świeci. Mogę poświecić troszeczkę w obiektyw. Trafiam? Nie wiem. W każdym razie swoim designem, jeszcze ich nie otwierałem, ale swoim designem przypominają mi bardzo słuchawki, które już są na rynku, które były już od dłuższego czasu, które również posiadałem. I ciekawy jestem w komentarzach, czy wy będziecie wiedzieć, jakie słuchawki przypominają właśnie te Sharkuny B1. W każdym razie dzisiaj szybki look, zobaczymy unboxing, zrobimy sobie, jak to wszystko w środku wygląda i prawdopodobnie przetestuję sobie je tak na sobie. Ja nie jestem audiofilem, powtarzam nieraz, także to nie będzie raczej recenzja, tylko właśnie takie moje odczucia i pierwsze wrażenia z użytkowania. Więc słuchajcie, pudełeczko bardzo fajnie się otwiera, bo się otwiera tak do góry. Wow! Proszę, proszę, co nas tutaj zaszczyciło? Nie worek. Żaden worek, który jest dołączany zazwyczaj do słuchawek, albo nawet i nie, jest to twardy pokrowiec. Twardy pokrowiec, nieźle. No i oczywiście instrukcja obsługi. Na samym początku warto wspomnieć, że słuchawki tak naprawdę są kompatybilne z każdym rodzajem urządzenia. Czy to jest smartfon, czy to jest tablet, czy to jest PlayStation, Xbox, co jeszcze nie wymieniłem? Komputer, wiecie, o co chodzi. Wszędzie to można wpiąć i wszędzie działa, więc prawdopodobnie też jako zestaw słuchawkowy chyba też. Chwalą się dosyć dobrym mikrofonem, to też sobie sprawdzimy. Ja lubię sprawdzać mikrofony w tych headsetach, bo jest coraz lepiej tak naprawdę. Od razu sobie można ściągnąć B1 nawet na tym, nawet na pokrowcu. W sumie to jest etui, to nie jest pokrowiec, to jest etui. Tak ładnie można nazwać. I teraz, co to za muszka owocówkami tu? Spadaj mnie stąd! Tada! Proszę bardzo. Dosyć ładnie wyglądają. Zobaczmy. Bo mi tam spadnie, będę musiał dylać. Co my tutaj mamy? Żelki. Nie jeść. Jakieś żelki mnie tutaj na ten. Fajna jest sprawa to, że mamy taką siateczkę tutaj. Możemy sobie coś schować do tego etui. I ono jest twarde, więc na pewno nie będzie nam przeszkadzać. Jeżeli chodzi o kablowanie, zaraz od takiego ogółu do szczegółu. Znaczy, może to jednak na odwrót. A, mniejsza. Proszę bardzo. Przedłużka kabla. Standardowa przedłużka kabla, jeżeli chcemy używać słuchawek ze smartfonem, to prawdopodobnie mamy tutaj już wbudowany krótki kabel, a jeżeli chcemy coś więcej i dłużej, to proszę bardzo, możemy sobie ten kabel przedłużyć. Rozdzielić dźwięk na słuchawki i mikrofon, bo mamy tutaj dwa jacki, a tutaj oczywiście wejście żeńskie będziemy mogli sobie przedłużyć. I mamy również taki właśnie pilot. Pilot, który jest standardowy dla Sharkuna, czyli standardowo przesuwamy mutowanie i odblokowanie mikrofonu, a z tyłu mamy potencjometr fizyczny w postaci rolki. Także taki przedłużacz. Na pewno przyda się oczywiście do siedzenia przy komputerze. I krótszy kabel, który jest tutaj zaraz... Kurde, no nie odkręcę tego. I krótki kabel, który jest zaraz przy słuchawkach. Jeszcze sobie tylko wyjmę mikrofon, zaraz się nim zajmiemy. Ok, i zobaczcie, futerał jest bardzo fajnie wytłoczony na słuchaweczki, bardzo fajna, przyjemna, taki powiedzmy ekskluzyw trochę sprawa. Więc możemy sobie nasze słuchawki swobodnie przenosić. I tak jak mówiłem, zobaczcie, tu mamy krótki kabel, który możemy sobie ewentualnie podłączyć do właśnie smartfona i ten kabel nie będzie nam się tutaj nigdzie plątał. Proszę bardzo, tak z bliska prezentują się te słuchaweczki. Dosyć duże muszle, z tego co można na pierwszy rzut oka zobaczyć, są duże muszle. I dziwne, bo tutaj zazwyczaj producenci gdzieś dają swoje logo na muszli. Tutaj nic takiego nie ma, one są całe czarne, więc dosyć eleganckie. Całe czarne, taki charakterystyczna taka siatka z jakiegoś aluminium, oczywiście ogumowane dookoła, tworzywo tutaj matowe, gąbki w muszlach dość miękkie i niewymienialne, jest to jakiś rodzaj ekoskóry, takiego jakiegoś tworzywa, który zazwyczaj jest wykorzystywany, także nie jest to ten taki polar, można powiedzieć. Co jeszcze przykuło uwagę? Oczywiście rozsuwany pałąk,
z jednej i z drugiej strony. I obszyta właśnie też takim jakimś tworzywem a la skóra, ten pałąk od góry, który również tutaj ma gąbkę dosyć miękką. Jeżeli chodzi o rozciągliwość tych słuchawek, to jak widać one są bardzo podatne na to, więc powinny do każdej głowy się przypasować. Jeżeli chodzi o mikrofon, to mikrofon mamy tutaj, mamy miejsce na mikrofon, który możemy sobie podpiąć i mikrofon oczywiście sobie podpinamy, kiedy chcemy. Jeżeli nie chcemy, jeżeli chodzimy po ulicy, to możemy sobie go odpiąć i tego mikrofonu nie będzie, ale on jest również tutaj wyginany w każdą możliwą stronę z takim właśnie pop-filtrem dosyć sporym, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawować w przypadku nagrań właśnie na ten mikrofon. Jeżeli chodzi o wygodę, to sobie w nich teraz chwilkę posiedziałem i powiem tak, pasywnie zbyt mocno nie wytłumiają, więc dla mnie to jest plus. I muszle, ogólnie słuchawki nie ściskają głowy, więc na dłuższą metę nie będziemy odczuwać dyskomfortu z tego, że jednak te słuchawki trochę ściskają nam głowę. Przez to właśnie, że są dosyć podatne, to bardzo fajnie leżą na uszach, lekko przylegają do głowy i nie musimy się martwić z tym, że nas ściśnie i wyciśnie mózg. No ale dobra, pewnie ktoś zauważył w kadrze, że jeszcze coś tutaj stoi. To już pokazywałem i to prawdopodobnie posłuży mi jeszcze też do testu mikrofonu. Także otwórzmy sobie to. To jest zewnętrzna karta dźwiękowa. To jest zewnętrzna karta dźwiękowa, do której możemy podłączyć właśnie na przykład takie słuchawki po mini jacku. I jest to też przy okazji stojak na mikrofon. Zrobimy sobie tu porządek. O, proszę bardzo. Tyle mi potrzeba. Ach. Proszę bardzo. Stojak na mikrofon, czyli możemy sobie takie słuchawki zawiesić. Proszę bardzo. Ładnie, elegancko wyglądają takie zawieszone. Funkcję stojaka Wam pokazałem, a jeżeli podłączymy sobie ten cały stojak po USB do komputera, to spełnia on rolę właśnie karty dźwiękowej, więc możemy sobie to podłączyć mikrofon oraz słuchawki. Możemy sobie sterować głośnością przez potencjometr. Możemy wymutować mikrofon albo właśnie przełączyć. Mamy tutaj funkcję equalizera, czyli różne jakby profile dźwięku. Jeżeli by ktoś się zastanawiał, jak to dokładnie się nazywa? Proszę bardzo. Tak. Dobra, to ja sobie w takim razie idę posłuchać trochę muzyki oraz dźwięków z gier właśnie w tych słuchawkach, żeby zobaczyć, jak się sprawują, oraz przetestujemy sobie mikrofon. Jak już nieraz wspominałem, trudno jest określić dźwięk słowami. Zwłaszcza mi, gdzie ja nie jestem audiofilem. Ale myślę, że mogę Wam powiedzieć coś odnośnie tych próbek dźwięku, które sobie przesłuchałem. Słuchałem muzyki instrumentalnej, słuchałem efektów dźwiękowych w grach, słuchałem muzyki z takim ciężkim basem i wokalu, tak? No wokal gdzieś tam się oczywiście w tym wszystkim czasami przewijał. I powiem Wam, że ten cały dźwięk jest jakby zrównoważony, czyli mam wrażenie, że odnosiłem podobne wrażenia ze słuchania właśnie instrumentalu, czy to jakiegoś wokalu, czy jakichś ciężkich basów, na przykład Skrillexa. Te basy nie są takie przytłumiające tego wszystkiego. Oczywiście warto wspomnieć, że słuchawki zostały podłączone do zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie głównej do przedniego panelu. I co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie, jestem pod niesamowitym wrażeniem, to mikrofon, jakość mikrofonu, bo dokładnie w tym momencie jesteście mnie w stanie słyszeć właśnie z tego mikrofonu. Tutaj też warto zaznaczyć, że mikrofon został podłączony do zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie głównej do przedniego panelu, więc lekkie szumy, które w tle słyszycie, to są tylko i wyłącznie szumy wejścia karty dźwiękowej. Także mam wrażenie, że po lekkich zabiegach, na przykład odszumienia tego wszystkiego, ten mikrofon jest naprawdę, naprawdę dobry. Nawet, nie wiem, do streamowania, do nagrywania. No oczywiście może w tych czasach, gdzie ludzie mają wygórowane oczekiwania, to może nie, ale naprawdę, nawet do voice chatu to jest aż nadto. Także jestem pod niesamowitym wrażeniem mikrofonu. Jestem, mega. Bella Fantastica, wow, w porównaniu do tych wszystkich innych słuchawek, które do tej pory słuchałem, znaczy testowałem, ten mikrofon chyba sprawuje się najlepiej. No i ogólnie design, który jest cały czarny, bez jakiegoś loga świecącego się i tak dalej, jest naprawdę nieźle. Więc te słuchawki można spokojnie sobie wziąć do kieszeni, do właśnie tego etui i słuchać muzyki w mieście, czy tam w jakichś innych publicznych miejscach, gdzie nie będziemy świecić tymi słuchawkami na prawo i lewo, nie będą one zwracały tak dużej uwagi, a my
będziemy zwracać uwagę na to, co nam w nich gra. Także to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, coś mógłbym Wam wyjaśnić, to pytajcie swobodnie w komentarzach, ja postaram Wam się coś odpowiedzieć, a tymczasem ja Was żegnam, dziękuję bardzo gorąco za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa!